Okej, wróciłem z kina z Batmana. Nie będę się przy tym silił na żadną pełnoprawną recenzję, bo po pierwsze nie uważam się za krytyka filmowego, a po drugie wyszedłem z kina mocno rozdarty i szczerze powiem, musi mi się to jeszcze wszystko uleżeć w głowie. No i umówmy się, czy Matt Reeves mógłby napisać kiedykolwiek lepszy scenariusz niż Liberator 2 z 95 roku? Więc nazwijmy to takim po prostu reaction video, w którym będę się dzielił swoimi spostrzeżeniami, tym co mi grało i co mi nie grało, bo nie ukrywam, że mam wrażenie, że moje oczekiwania przełożyły się na mój odbiór. Ale po kolei. Mroczny Rycerz jest postacią niezwykle wdzięczną, jeżeli chodzi o jego interpretację i w zależności od scenarzysty możecie dostać różne jego wersje. Filmowo też bywało różnie. Bywały lepsze, w sensie bardziej mi pasujące, inne mocno tragiczne. Bywały też takie, w mojej ocenie, przesadnie urealnione. Jak już trafiło się coś, co pasowało mi estetycznie, to zwykle okazało się, że jeżeli chodzi o konstrukcję postaci, było to niedopuszczalne, na przykład Batman morderca Snydera. U Reevesa dostajemy kolejny taki przyjemny Elseworldzik, a spodziewałem się chyba takiej ostatecznej wersji mainstreamowego Batmana. No to co mi tu gra? Generalnie estetyka, zdjęcia, montaż i świetny casting. Pattinson jest wiarygodnym Batmanem, no nie będzie moim ulubionym Mrocznym Rycerzem, ale jest całkiem niezły. Ciężej mam z tą lumpowatą interpretacją Bruce'a Wayne'a, bo nie oszukujmy się, wolałbym chyba, żeby Pattinson zamiast grać tego Bruce'a Wayne'a, to grał Pattinsona grającego Bruce'a Wayne'a. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Zoe Kravitz to ewidentnie najlepsza Catwoman, jaką kiedykolwiek widzieliśmy w kinie i najbliższa współczesnej interpretacji tej postaci w mainstreamowej wersji. Colin Farrell, bo gdybyście nie wiedzieli, to pewnie nie zauważylibyście, że był w tym filmie, wielki szacun za jego pingwina. Oczywiście rodzi to pytanie, czy jeżeli musicie włożyć tyle starań w to, żeby Colin Farrell zaczął wyglądać jak pingwin, to czy jest sens brać w ogóle Colina Farrella? Andy Serkis to świetny Alfred. Ups. Faktycznie żywcem wyjęty z komiksu Batman Ziemia 1. A Paul Dano to ciekawa interpretacja Riddlera. Nie moja, ale ciekawa. Podobnie kupuję Jeffreya Wrighta jako porucznika Jamesa Gordona oraz Johna Turturro jako Carmina Falcone. Jeżeli chodzi o nawiązania komiksowe, jest ich oczywiście całkiem sporo, natomiast większość z nich nie została jakoś szczególnie wyeksploatowana w fabule tego filmu. Obstawiam więc, że albo jest to materiał na kolejne części, albo jest to materiał na świat przedstawiony serialu. Co do tempa prowadzenia samej akcji, to muszę przyznać, że miejscami potrafi ono dość znacznie zwolnić. Jest to albo kwestia samej wizji artystycznej, albo kwestia tego, że już budujemy wielki świat, w którym będą się działy nie tylko kolejne części, ale również inne pozycje z rozszerzonego uniwersum. Na ten moment jest to więc dla mnie taka pozycja, która aspiruje do miana Nolana 2.0, w sensie podkolorowanego, taką wiecie, charakterystyczną, mroczną estetyką. Ale nie jest to dla mnie, przynajmniej na ten moment, taka wersja, interpretacja Batmana, którą widziałbym jako pełnoprawnego członka Ligi Sprawiedliwości. Z drugiej strony sam autor mówił, że mamy do czynienia z czymś innym niż dotychczas. I o ile chwała za aspekt detektywistyczny Batmana, to przyznaję, że te wątki kryminalne miejscami wydały mi się troszkę płaskie z perspektywy zagadek, jakie zwykle dostajemy od Riddlera. Ale do tego też jeszcze pewnie wrócimy. Tyle ode mnie.